Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. To jest Rivian R1T. Do Forzy zostały dodane dwa Riviany, a właściwie jeden model w dwóch wersjach, tylko że one nazywają się po prostu inaczej. Zdobyć go sobie można mega prosto, w sumie chyba najprościej spośród wszystkich samochodów nowych, które sobie zdobywamy. Wystarczy przejechać wyścig Event Lab, Rivian R1T ląduje w naszym garażu. To jest dość ciekawa marka, popularna w Stanach Zjednoczonych. Samochód ma 5,5 metra długości, 2,15 metra szerokości, znaczy 2 metry 15 cm szerokości. Gdzieś ponad 1800 cm wysokości. Także nie wiem, czy bym nawet umył dach bez drabinki w tym samochodzie. Ja mam tutaj 180 cm. 183. 183,5 mam, o. Uwaga, 3800 kg wagi. Chłopie, wszystkie te SUVy, które spotykasz na polskich drogach, są określane w Stanach Zjednoczonych jako mały SUV. 5,5 metra długości. Czekaj, bo ja muszę przypomnieć sobie, jakie on miał przyspieszenia i moce. Topowa wersja tego Riviana daje nam zasięg 643 km. W warunkach laboratoryjnych to warto podkreślić, że taki jest tutaj wynik. Napędzają go 4 silniki elektryczne o łącznej mocy 835 koni mechanicznych. Czy ty to rozumiesz? Moment obrotowy 1231 newtonów. Od 0 do setki 3 sekundy. Wierzysz w to czy nie? No i 180 km na godzinę prędkości maksymalnej. Ja pierniczę, ale zobaczcie, tak naprawdę wygląd bardzo mi się podoba tego samochodu. W sumie nie powinniśmy jeździć nim po drogach, jest to chyba samochód offroadowy, czy nie? Ej, samochód offroadowy o takiej wadze, takiej mocy, no nie wiem, jakoś nie widzę tego. Zresztą, na takich hardkorowych offroadach pojawiają się siły, które wyginają cały samochód, nie? Co się stanie, jeśli taki Rivian by się troszeczkę wygiął gdzieś przy mocnym obciążeniu, na przykład gdzieś by spadł w jakiś dół, przechyliłby się, zahaczył jednym kołem i te baterie by się po prostu wygięły, wykręciłyby się, nie? Ten pakiet baterii pod spodem. Co się by wtedy stało z tym samochodem? A ja wam powiem, co się by stało, bo rozmawiałem z gościem, który ma warsztat samochodów elektrycznych, a konkretnie specjalizuje się w Teslach, i mówił, że kiedyś spotkał taką właśnie Teslę, która miała baterię wygiętą wzdłużnie. Podłużnie, pakiet baterii i w ogóle cała płyta podłogowa była wzdłużnie wygięta. Był to samochód ze Skandynawii i Polak sobie go sprowadził, nie wiedząc, że ma takie uszkodzenia, no, krytyczne. To nie są poważne uszkodzenia, to są uszkodzenia krytyczne. I w tak uszkodzony samochód elektryczny nie nadaje się już do naprawy. Tylko tyle chciałem wam powiedzieć. Nie da się go naprawić. Znaczy, można by próbować, ale taniej wyjdzie kupić nowy. Tak, i Polak sobie sprowadził taki samochód po taniości ze Skandynawii. Zapłacił za niego nieco ponad 120 chyba tysięcy, coś takiego było. To było przed pandemią, przed tym jak się złoty zdewaluował, także teraz by musiał zapłacić chyba z 200 koła, nie, za taki samochód. I nie wiedział, że ma takie uszkodzenie, i jak dał do mechanika, który stwierdził, no słuchaj chłopie, masz pakiet baterii wzdłużnie wygięty i to ci się może w każdej chwili zapalić, no to niestety nie mamy jak tego naprawić. I tak się właśnie zastanawiam, jak to jest z tymi offroadowymi samochodami elektrycznymi, nie? Co się stanie, jak ci się wzdłużnie na jakimś hardkorowym offroadzie wygnie bateria w ten sposób? Co wtedy? Na szczęście w Fordzie nie musimy się tym przejmować. Ja osobiście jestem zwolennikiem wszystkich pojazdów, również tych elektrycznych, ale nie w takiej postaci, jak one są teraz, bo część osób, znaczy to się tak lansuje, nie? Że jak jest samochód elektryczny, no to musi mieć wszystko elektroniczne w środku, ekrany, ciul wie co jeszcze. A ja bym chciał samochód elektryczny, który jest analogowy. Czyli to nie oznacza, że jak coś ma napęd elektryczny, to musi być w
elektroniki napchane, ekranów i wszystkiego, nie? Ale jest tam jakaś sobie przekładnia, jest tam sobie ten silnik elektryczny, naciskasz gaz, podajesz prąd na silnik elektryczny, on ci obraca koła. Nie musisz mieć połączenia z internetem 24/7, nie musisz mieć jakichś tam GPS-ów, SRES-ów, ekranów i tak dalej. Dajcie mnie samochód elektryczny, analogowy, który będzie po prostu jeździł tak samo jak samochód spalinowy. Samochód elektryczny, czy w ogóle pojazdy elektryczne nie potrzebują do jazdy nie wiadomo jakiej elektroniki, jakichś tam adaptacyjnych komputerów, sterowania jakiegoś nie wiadomo jakiego. Może być tak samo analogowy jak samochód spalinowy, na takim samym sterowniku, no dobra, na podobnym sterowniku może mieć sterowanie całą tą elektryką i tyle. Masz baterię, masz silnik, dodajesz gazu, jedziesz, hamujesz hamulcem, to hamujesz i nic więcej nie potrzeba, nie? Odpalam Google Maps na telefonie, to mam GPS-a. Wiesz, o co mi chodzi, nie? A teraz jak kupujesz sobie samochód elektryczny, no to już jest z góry lansowane, że musi być podłączony do internetu i tak dalej, nie? I potem jak będziesz szedł na protest antyrządowy, to wyłączą ci samochód zdalnie na przykład, nie? Bo co? Bo się nie zgadzasz i okej, protestujesz, no to my ci wyłączamy samochód i nie możesz jeździć. Wiesz, to przyszłość, nie? Dlatego ja bym chciał, żeby te elektryki też poszły w taką drugą stronę. Elektryczne, ale analogowe. Wiesz, o co chodzi, nie? To nie musi być wcale postać takich samochodów, jak jest teraz. Ale co my tutaj mamy? O czym my w ogóle rozmawiamy? Zobaczcie, mamy wegańskie drewno. Tak? Mamy ekrany. Wygląda to schludnie nawet. Pasuje, nie? Nie wystaje gdzieś tam jak w tych pierwszych generacjach ekranów, które wystawały w tych BMW-kach, Audicach, w ogóle wtedy wszędzie te ekrany wystawały z deski rozdzielczej do góry, a teraz to jest jakoś tak ładnie wkomponowane i wygląda w porządku, ale ma być super nowoczesne, więc przycisków fizycznych mamy prawdopodobnie niewiele. Niestety. Chyba już się każdy przekonał, kto jeździł samochodem z przyciskami takimi na ekranie, że to jest wręcz niebezpieczne. Jezu, ale namarudziłem. No ale samochody elektryczne w takiej postaci jak są teraz mnie się nie podobają. Ogólnie jako pojazdy spoko. Dobra, nieważne. Marka Rivian, ja kibicuję, każda konkurencja dla Tesli jest spoko, a teraz chodźmy sobie do garażu Forzy i obejrzmy ten samochód. To jest nasz Rivianek, o, możemy maskę otworzyć, super. Więc tutaj mamy bagażnik niewielki, ale też nie mały. Spoczko, może być. Pewnie bagażnik dzieli przestrzeń tą pod maską z jakąś tam elektroniką, jakimiś pompami do cieczy chłodzącej, pakiet baterii. Może być, nie? Z tego co wiem, to w Rivianie, o właśnie, o to mi chodziło. Tutaj mamy jeszcze potężną kieszeń. Zobaczcie, możemy się obniżyć? Możemy. O, otwórzmy sobie z drugiej strony, żeby to było ładnie widoczne. Właśnie. I tutaj mamy, zobaczcie, jaką potężną przestrzeń jeszcze. Możemy sobie jakieś deski załadować. Nie, może meble niekoniecznie, ale jakieś takie, może nieduże meble, ale przede wszystkim jakieś takie podłużne elementy możemy sobie tutaj wrzucić, nie? Bardzo fajne rozwiązanie, mega mi się podoba. Przypominam wam, samochód ma 2 metry szerokości, co jest sporo, nie? No i tutaj mamy taką strefę załadunkową. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to pokazać, ale tu jest jeszcze taka dodatkowa płyta, która łączy nam ten tył jakby bagażnika z całą paką, dzięki czemu możemy sobie wsunąć jakieś elementy. Dobra, czy tu możemy sobie coś jeszcze założyć? Nie, tutaj mamy już wszystko. Niedługo pojawi się ten drugi Rivian, który będzie takim taką zabudowaną wersją tego samochodu. I jestem ciekawy, czy będzie jakiś dodatkowy rząd siedzeń tutaj gdzieś z tyłu. Będziemy musieli to sobie to obadać. Zobaczymy siedzenia w środku. No powiem wam, chyba niezbyt dużo miejsca na nogi. No nie jest to Fiat 500, nie? Ale wystarczająco. Spoko, czego tu więcej chcieć. Jest okej. Można by było, ale zobaczcie, jest to pick-up. I tutaj nie możemy sobie otworzyć chyba tego miejsca między tylnymi siedzeniami a paką, nie? Żeby ewentualnie ją wydłużyć. Co jest trochę chyba słabe, dlatego czekam na tego drugiego Riviana. Tam będę mógł sobie w Forzie jakieś deski poprzewozić, wiesz, o co chodzi. Tutaj mamy wnętrze i zobaczcie, wegańskie drewno. Ej, podoba mi się, znaczy ja strasznie lubię minimalistyczne rzeczy, nie? I wszystko fajnie, tylko w
Wybierak biegów nie pamiętam. Oglądałem kiedyś test tego Riviana, ale nie pamiętam, w którym miejscu dokładnie to było. Czy to było na ekranie, czy to było tutaj na tej wajche, jak to się mówi? Czy to było tam, czy przy tych kierunkowskazach? Wydaje mi się, że to było na ekranie chyba, jak w Tesli podobnie. Ale nie jestem pewny, jak coś to mnie poprawcie w komentarzach. No i przyciski fizyczne ograniczają się do przycisków do otwierania szyb z tyłu, z przodu. I taką sobie offroadówkę mamy teraz nową w Fordzie, elektryczną. Kształt samochodu i w ogóle cały wygląd mi się podoba. Dosyć klasycznie, ale też dosyć nowocześnie, nie? Dobrze, przechodzimy sobie do tuningu. Czy tutaj dzieją się jakieś ciekawe rzeczy? 1086 koni mechanicznych. A chyba wystarczająco. O, możemy sobie taki zderzak domontować, jeśli chcemy. Możemy sobie dać z tyłu. O kurde, no to polecieli na grubo, ziomek. Możemy dać coś takiego. Podoba wam się? Nie pasuje kompletnie, nie, do tego auta. Musielibyśmy chociaż jakieś sportowe malowanie dać do niego, czy co. Okej, okay. O, możemy tutaj jeszcze poprawić. Dobra, to wiecie co, wywalmy sobie to z tyłu i zwiększmy profil opony, bo tutaj można coś takiego zrobić. Pyk. I wtedy ogólny cal całego koła nam się zwiększa, nie? Dzięki czemu samochód będzie wyglądał jeszcze bardziej potężnie. Nie jest to jakoś dramatycznie duże zwiększenie. Chyba w F150 Lightung mogliśmy znacznie więcej, większy profil sobie tej opony wrzucić. Ale jest to wystarczające. Spoko wygląda. Szerokość koła możemy zwiększyć. Z tyłu, z przodu. Okej. Felgę możemy zostawić, bo jest bardzo ładna. Ciekawe właśnie, jak po takim zwiększeniu mocy, co się z samochodem będzie działo. Możemy dać rajdowe zawieszenie, wtedy z tyłu koła nam się zwężają. O! Czerwony, ja nie wiem, czy to jest czerwony. Ej, dla nas nie ma znaczenia, facetów, nie? Czerwony, czerwony. Okresowy. Czerwony jest, no i koniec. Ach, jak ja lubię tą współczesną motoryzację, jeśli chodzi o tą modę na tylne światła przez cały tył samochodu. Tutaj oczywiście to mamy i to jest, ha, i z przodu też, ale genialnie to wygląda. Ja kiedyś oglądałem jakieś futurystyczne filmy, zdjęcia i różne takie rzeczy o samochodach w przyszłości i właśnie mocno mi się to podobało, że były takie światła przez cały tył i przez cały przód auta. Ten Rivian to dowozi, naprawdę wygląda to świetnie, bardzo mi się podoba. Zwróćcie uwagę na dźwięk, posłuchajcie. Myślę, że tutaj przesadziłem z prędkością maksymalną, bo ustawiłem na 300 km na godzinę. Jeśli chodzi o klasę A w Fordzie Horizon 5, nie będziemy potrzebowali aż tak wysokiej prędkości i spokojnie mógłbym poświęcić tą wysoką prędkość maksymalną na rzecz lepszego przyspieszenia, które przy takiej mocy jest chyba i tak już wystarczające, no nie? Zastanawiam się jeszcze. No i samochód. Ostatnio testowaliśmy sobie takiego elektryka od BMW. To było X-Drive 50? Coś takiego, nie? Jakoś tak się nazywało. Dziewiątka BMW oczywiście. Strasznie jasne jest wnętrze w tym samochodzie. Zobaczcie. No, ale wracając do BMW, no to tamto BMW okazało się zajebiste w klasie S2 na asfalt. Ja się kompletnie tego nie spodziewałem po tamtym samochodzie, ale tak. Więc dalej ten Rivian jest zajebiście ciężki. A co to oznacza? Że jeśli będziemy się ścigać na wyścigach przełajowych i przyjdzie nam zniszczyć jakiś płotek, jakąś gałąź, jakieś drzewko czy coś, to on się po prostu przez to przebije jak przez nic. Dodatkowo mamy wysoki prześwit i duży profil opony, więc przejeżdżanie przez rzeczkę też nie będzie stanowić żadnego problemu. No a ponieważ jest to Forza, to możemy sobie skakać z 300 metrów tym samochodem i absolutnie nic nam się nie stanie, więc nie musimy się przejmować takimi rzeczami jak zniszczony pakiet baterii albo coś takiego, nie? Okej. Coś czuję, że przesadziłem tutaj z wagą mojego auta. Ale zobaczmy. Ty, wszyscy wzięli Riviana, what the hell? To nie jest pierwszy pick-up elektryki, w ogóle samochód przełajowy w Fordzie Horizon 5. Ale ja myślałem, że ze spalinówkami się trochę pościgam, żeby zobaczyć, o co chodzi, nie?
widzę, że... O, tutaj jedna osoba sobie nie wzięła tego tuningu, że tak powiem, paki, ale jest to popularna modyfikacja. Wszyscy po prostu sobie odblokowali ten samochód i chcą sprawdzić, jak on sobie radzi. A chyba klasa A dla tego samochodu jest odpowiednia. No, widzę, że ktoś tam poszedł ładnie w przyspieszenie. No, ja finalnie trochę zmniejszyłem tą prędkość maksymalną w tym samochodzie, ale jak zwrócicie uwagę na zegary, no to nie osiągamy tu więcej jak 250 km na godzinę, więc na rzecz tego przyspieszenia powinniśmy jeszcze skrócić te biegi mocniej. Teraz mam ustawione na 280 km na godzinę. O, o wschodzie słońca bardzo fajnie wyglądają te światła z tyłu. Mega, bardzo ładny samochód, kurde. Teraz zmniejszyłem prędkość maksymalną do 260 km na godzinę, co myślę, że do klasy A w cross country będzie odpowiednią prędkością, ale zyskaliśmy lepsze przyspieszenie. Zobaczymy, jak to się ma naprzeciwko innych samochodów. Mam nadzieję, że tym razem nie trafię na sesję, gdzie są same Riviany. Okej. Ach, no i znowu Riviany! Kurde, ten samochód faktycznie jest taki dobry? I mamy tylko jedną spalinówkę, która nazywa się Barracuda. Ej, no same Riviany grają, co jest? Dobra, no sprawdźmy. Liczyłem, że będzie więcej ciekawych spalinówek do walki, a tutaj... malutko, no dobra. O, jest Rivian, do walki się wbił. Ale widzę, że ludzie wybierają jednak te standardowy wygląd samochodu, nie biorą tego takiego hardkorowego, offroadowego pakietu. Spoko, nie spoko. No, ładny samochód jest, trzeba przyznać. Nie, nie jest brzydki. O, się wrąbał. No, teraz w wyścigu jest tylko jeden Rivian. Raz, nie, dwa są, ale już jest ZR2, taki Chevrolet fajny, to też jest pick-up. I jest sporo spalinówek, także no, zobaczymy. I jedziemy. O, będzie tutaj chyba więcej prostych. Chciałbym właśnie startować z tyłu, żeby zobaczyć, czy na starcie ten samochód jest dobry. Cyk. O, i taka hopka to już by było po aucie, nie? Ale jedziemy. Tego, tą spalinówkę tutaj udało się ładnie przegonić. O, i po wodzie możemy sobie elegancko śmigać. Okej. Okay. I przede mną jest właśnie ten Chevrolet ZR2, chyba. Raczej tak, okej, okay. Gościu nie jeździ dobrze, niestety. Rozwalił się gdzieś tam o kamienie. Zobaczymy, czy podgonię tych z przodu. Widzę, że dwa Riviany prowadzą. To chyba dobre auto jest, kurde. No, słyszę spalinówkę z tyłu, ciśnie, ładnie. Ale zobaczcie, 260 km na godzinę to jest chyba wystarczająco dużo, nie? Tak, spalinówka lżejsza to ładniej pokonuje tutaj zakręty. Nie musi aż tak mocno dohamowywać jak ja Rivian. O shit, nienawidzę hopek na kierownicy robić. Hop! Trafię? Oj nie wiem. Jest! Udało się! Dobrze. Ej, wygląda na to, że Riviany są naprawdę bardzo dobre. Przynajmniej z tych takich moich szybkich testów, które sobie zrobiłem na kilku wyścigach. Po pierwsze, dużo osób je bierze. A po drugie, dałem radę na kierownicy. Wygląda, że całkiem niezłe przyspieszenie mają. Zobaczcie, Riviany na podium. Tam jakiś samochód, nie wiem co to jest, LR Series 3. I ja jestem czwarty na kierce Rivianem. Bardzo ładnie. Ciekawy samochód, nie prowadzi się tak przyjemnie jak spalinówka, to chyba oczywiste, nie? Jest potężny, jest ciężki, no i nie będzie taki zwrotny, ale za to ma mega dobre przyspieszenie i wygląda na to, że w klasie A może być całkiem dobrym samochodem. No jestem w szoku, że nawet na kierownicy udało mi się coś tutaj osiągnąć. Co nie jest taką łatwą sprawą. Okej, okay. Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejne odcinki z Forza Horizon 5. Będziemy sobie testować następne autka, które do gry dojdą. Również Riviana tego zabudowanego. A na ten moment dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Cześć.